Battlefield 2042 idzie w stronę Apex Legends, przynajmniej jeśli chodzi o opowiadanie historii. Czołem, czołem, kromka z rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z nowego Battlefielda i moi drodzy, wczoraj dostaliśmy informację, że już 12 sierpnia zobaczymy ponad 9-minutowy film fabularyzowany, w którym dowiemy się o świecie, w jakim przyjdzie nam grać podczas rozgrywek w Battlefield 2042. Mimo braku typowej kampanii dla pojedynczego gracza, DICE nie rezygnuje z delikatnego nakreślenia nam historii świata i przeróżnych zażyłości pomiędzy nopatami, czyli specjalistami, których będziemy się wcielać, a Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Od wczoraj do 12 sierpnia codziennie o godzinie 17 będą publikowane krótkie sprawozdania wyimaginowanego reportera, który będzie nam opowiadał o tych wszystkich rzeczach. Jeżeli oczywiście będziecie chcieli, to codziennie będziemy robić sobie taki materiał, w którym na samym wstępie będę wam mówił, jaka jest kolejna część historii, a później będziemy przechodzić do gameplayu z któregoś z Battlefieldów. Myślę, że to całkiem fajny pomysł, biorąc pod uwagę, że już niedługo startuje beta, a do tego będziemy też rozkręcać swój własny serwer, w którym to zrobimy sobie mały obóz przygotowawczy do Battlefielda 2042. Podoba wam się ten pomysł? Dajcie łapkę w górę. Tak czy siak, w każdym razie odsyłam was na stronę battlefield.com na godzinę 17 codziennie do 12 sierpnia. Będziecie mogli sobie sami przeczytać dalszą część historii, jeżeli ja na przykład nie będę mógł zrobić materiału albo wypadnie mi jakiś inny. A teraz posłuchajcie tego, czego dowiedzieliśmy się wczoraj. Wszystko zaczęło się rok temu, kiedy surfowałem po Darknecie w moim rodzinnym mieście Doha, w którym wciąż jeszcze mieszkali ludzie. Jako dziennikarz żywo zainteresowałem się kwestią uzbrojonych bezpatów, próbując nawiązać kontakt w szeregach bezpaństwowych żołnierzy. W końcu o 3:28 rano otrzymałem wiadomość z anonimowego źródła. Ten ktoś twierdził, że jest najbardziej poszukiwanym człowiekiem, dowódcą największego z oddziałów bezpatów w znanym światu po prostu jako Oz. Dostawałem już takie wiadomości, ale nigdy od prawdziwego Oza. Niektóre pochodziły od agentów rządowych prowadzących kampanię przeciw bezpatom, a jeden z nich zarzucił mi nawet, że to ja jestem Ozem, tylko ukrywam się na widoku. Tym razem było inaczej, bo najpewniej przez tę rozmowę musiałem uciekać z kraju, gdy katarska policja wparowała do mnie za udzielenie pomocy terroryście. Był to jedyny raz w moim życiu, kiedy z otwartymi ramionami przyjąłem zbliżającą się burzę piaskową. Przed latami 40. piasek dla Dohy stał się tym, czym woda dla Wenecji. Po latach walk ze stale wdzierającą się wszędzie pustynią, tylko ci, których nie było stać na opuszczenie tego miejsca, zostali w otoczeniu masy LEDów stale reklamujących luksusowe torebki. W latach 30. Katar wręcz kwitł, a to dzięki gwałtownym wzrostom cen ropy naftowej. Kraj poważnie inwestował w walkę z pustynnieniem, licząc na powtórzenie sukcesu Egiptu. Przez pewien czas wydawało się, że potrafimy ujarzmić naturę. Potem skończyła się ropa. Głód, nieudane działania przeciwko niemu oraz rządowe protesty towarzyszyły piaskowym monsunom. Wkrótce wszędzie znajdowała się żandarmeria wojskowa, gotowa aresztować każdego, kto mógł sprawić, że Katar stanie się kolejnym punktem zapalnym dla bezpaństwowców. Miałem nieodpowiednią historię wyszukiwania w swojej przeglądarce. Żyję dzięki osłonie, jaką zapewnia mi piasek niesiony przez burzę. Ukrywając się przed pojazdami opancerzonymi, które mnie tropią, zacząłem zauważać nieprawidłowości w LEDowych reklamach. W zakamarku między obrazami wyświetlał się symbol bezpatów, charakterystyczna przekreślona flaga. Okruszki zaprowadziły mnie do katakumb pod opuszczonym stadionem piłkarskim. Pewien wojskowy w bermudach na około 50-paroletni, którego luźny sposób bycia jest wyjątkowo odpychający, wskazuje trzymaną latarkę na wejście do tunelu strzeżone przez mechaniczny system wartowniczy. Mężczyzna wyciąga rękę. Piotr Guskowski, mruczy pod nosem. Następnie odzywa się idealnym arabskim. To jednorazowa przysługa. Kiedy znikam w mroku, gdy wiatr wyje nad moją głową, zastanawiam się, czy kiedykolwiek jeszcze nazwę Dohę domem. Jeszcze nie wiem, że za niespełna rok Katar upadnie, a miasto pochłonie piach. Historia, którą wam przed chwilą przeczytałem, pochodzi ze wczoraj i bezpośrednio pokazuje nam, co tak naprawdę stało się w Katarze
przed 2042 rokiem. Dzisiaj natomiast została opublikowana magiczna sztuczka. 1 listopada 2041 rok. Alang, Indie. Uważaj, czego sobie życzysz. Prawie 2 miesiące po ucieczce z Dohy okruszki zostawione przez Oza doprowadziły mnie do kryjówki w Indiach, wykonanej z kontenerów i wypełnionej uzbrojonymi po zęby bezpatami. Wśród nich znajdował się były oficer wywiadu, były lekarz, ochroniarz klubu, mechanik samochodowy. Wszyscy próbowali ukryć tę tożsamość, swoją przeszłość, ale jeśli uważnie się przyjrzeć, dało się to wszystko dostrzec w każdej ich opowieści i uśmieszku. Wedle słów specjalisty Navina Rao, znanego indyjskiego hakera i byłego żołnierza piechoty morskiej, zbrojne oddziały specjalne pojawiły się w latach 30., kiedy to transportowanie ładunków między bezpaństwowcami na całym świecie stało się śmiertelnie niebezpiecznym zajęciem. W odpowiedzi światowe rządy rozprawiły się ze wszystkimi bezpatami, których zaczęto traktować jak przemytników i piratów. Na myśl o tym Rao tylko wzrusza ramionami. Właśnie dlatego zawsze nosimy przepaski na oku, kiedy dostarczamy racje żywnościowe uwięzionym rodzinom. Kto inny pomoże bezpatom, jeśli nie inni bezpaci? Czy Rao nagiął prawdę? Był tylko jeden sposób, żeby się tego dowiedzieć. Oczywiście temu oddziałowi specjalnemu brakowało jednego kluczowego składnika – łodzi. Fakt, że byliśmy w Alang, największej stoczni złomowej na świecie, był dla nas pewną wskazówką. Czekał nas napad. Transport towarów to prosty biznes. Im więcej towarów niż statków, tym bardziej cena idzie w górę. Im zaś więcej statków niż towarów, tym bardziej cena spada. Pod koniec lat 30. w obliczu drugiego wielkiego kryzysu świat nie miał środków do transportowania dóbr. Aby podtrzymać ceny, przemysł zwrócił się do zakładów złomowania statków, takich jak Alang, aby przerobić nieużywane i zniszczone okręty z powrotem na stal o wysokiej wytrzymałości. Ale wkrótce Alang zasłynęło z czegoś innego – z magii. Jak inaczej można wyjaśnić, że całe frachtowce znikają jak kamfora, a po kilku miesiącach odnajdują się w szeregach stale rosnącej floty bezpatów? To była najgorzej strzeżona tajemnica tego miasta. Skorumpowani biznesmeni sprzedawali na czarnym rynku bezpatom statki przeznaczone na złom. Wkrótce jednak indyjskie wojsko miało położyć temu kres. W trakcie potężnego sztormu tamtej nocy wystrzały brzmiały, jakby dochodziły z każdej strony. Gdy ścigała nas armia indyjska, Rao wytarł tylko powierzchowną ranę i przejął stery, manewrując między poczerniałymi, żelaznymi truchłami statków, które blokowały nam drogę ucieczki. Taki wyczyn przy idealnej pogodzie byłby spektakularny. Jednak w obliczu 8-metrowych fal, kiedy łajba buja się niczym marynarz na przepustce, doskonałe zdolności Rao pozwoliły nam zgubić pogoń na cmentarzysku tankowców. O 1:32 czasu uniwersalnego magiczna sztuczka dobiega końca, a my znikamy za 21 równoleżnikiem. Wtedy nasz stary, zmasakrowany kontenerowiec, nazwany nieoficjalnie Copperfield, zaczyna swoją podróż jako bezpat. Przy okazji historii, którą wam przed chwilą przeczytałem o mapie indyjskiej, możemy poznać nowego specjalistę, czyli wcześniej wspomnianego Navina Rao. I jak wam się podoba, moi drodzy, koncepcja przedstawiania w taki sposób historii i tego wszystkiego, co będzie w grze? Moim zdaniem jest to całkiem fajny zabieg. Bardzo, tak jak wspomniałem na początku, przypomina mi Apex Legends. Apex Legends te filmy pomiędzy poszczególnymi sezonami, co kwartał, co 3 miesiące, robi wprost fantastyczne. I tam każdy sezon jest w jakiś sposób ze sobą powiązany, cały świat jakoś ze sobą współgra. Te nitki poszczególnych legend w Apex Legends są jakoś między sobą powiązane, przez to oczywiście nie ma jakoś mega niesamowitej różnicy w graniu, ale ta historia tam obecna jest i to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe i interesujące z boku, jak się również na to patrzy. Czy warto było rezygnować z kampanii single player dla takiej może większej kampanii, bardziej rozłożonej w czasie, towarzyszącej multiplayerowi? Jeżeli chodzi o mnie, tak, a zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy też, czy może jakieś inne materiały wideo zostaną w przeciągu tych kilku dni do 12 sierpnia również
przekazane. Także moi drodzy, pamiętajcie, Kromka Gad radzi, nigdy was nie zdradzi, zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!